Proszę bardzo, może ktoś będzie łaskawy podać. Proszę mówić, ile ma pan lat? 74. Kim pan jest powodu? Elektryk. Czy za składanie połączonych zeznań był pan? Nie. Jest pan przysługiwany jako strona w tym samym trybie jak pan Bogut Karolinski, to również z możliwością przysłania ponownie po odebraniu przyrzeczenia i wtedy odpowiadać karne na składanie połączonych zeznań. Proszę powiedzieć, skąd i w jakich okolicznościach pan otrzymał informację o tym tajnym sprzysiężeniu, o którym pan opowiadał w trakcie zebrania wielu tajnych. Wysoki Sądzie, mój adres jest publicznie znany. Mój adres jest publicznie znany. I jeśli się pojawiają czy ataki na mnie, czy takie informacje, to po jakimś czasie włączają się przyjaciele i wrogowie. To jeżeli są ataki na mnie, to włączają się i przyjaciele, i wrogowie. Przyjaciele podsyłają mi takie materiały. Przyjaciele podsyłają mi takie. Jeden z materiałów było ksero z książki Centkiewicza. Jeden materiał był ksero z książki Centkiewicza. Gdzie tam się dowiedziałem, że ten, który mnie oskarżał od lat o współpracę, sam był ten wok. Od lat oskarżał mnie o współpracę, sam był ten wok. Czy chodzi o tą pierwszą książkę Centkiewicza? Tak, nie pamiętam, bo to już informacji jest dużo. Ja tylko wiem, że dostałem taki sygnał, żeby zwrócił uwagę, że tam jest taka informacja. I od kogo ten sygnał? Słucham? Od kogo? Pocztą, no pocztą, internetem. Pocztą. Aha, pocztą, tak? A nadawca był... Tak, bo ja takie śmieci nie kupuję w Centkiewicza książkę na przykład. Więc ja tylko dostaję od przyjaciół informacje. Ale czy, i teraz, czy ten adres e-mailowy był znany panu, czy to był jakiś osobny? Ale to też mnie nie interesuje. Mnie interesuje fakt, że dowiaduję mnie się. Mnie interesuje od kogo te informacje są. Mnie interesuje fakt. Tylko z tym, że Wysoki Sądzie, ja ponieważ no, drogę miałem skomplikowaną, więc ja się interesowałem, jak się ludzie zachowują. Ja się interesowałem, jak się ludzie zachowują. I też przede wszystkim interesowała mnie, jak się zachowuje mój wróg, przeciwnik, SB. I jak się zachowuje mój wróg, czyli przeciwnik SB. Tak jest. Z tych informacji wynikały różne wnioski potrzebne mi do prowadzenia walki z komunizmem. Stąd wynikały wnioski do walki z komunizmem. Dobrze, teraz ja tu muszę dokończyć. Wysoki Sądzie. Otóż i dowiedziałem się, co potem potwierdzono, że kiedy zakończyliśmy strajk w 70 roku, natychmiast tam, gdzie pracowałem, pozakładano podsłuchy. Dowiedziałem się, że po roku 70, po strajku, tam, gdzie pracowałem, zakładano podsłuchy. Ja w tamtym czasie o tym nie wiedziałem. Chociaż nie wiedziałem. I tam dyskusje robiliśmy różne. I tam były różne dyskusje. Po tych dyskusjach wzywano nas na przesłuchania. Po tych dyskusjach wzywano nas na przesłuchania. Przygotowano się z tych podsłuchów do pytań nam stawiano. I przygotowano się z tych podsłuchów do pytań nam stawiano. Zaczęliśmy się orientować, że no ktoś donosi, bo oni wszystko wiedzą. I zorientowaliśmy się, że ktoś donosi. I tak daleko nas pokłócili tym sposobem, bo każdy jeden drugiego podejrzewał. Nas tak pokłócili. Podejrzewają do dzisiaj. Jeden drugiego podejrzewał, wówczas i podejrzewał do dzisiaj. Bo te informacje Służba Bezpieczeństwa od nas pytała. I tym sposobem rozbito dobrą organizację na W4. W ten sposób rozbito dobrą organizację na W4. To po pierwsze. Po drugie, w walce tamtej, w tamtym czasie, uruchamiano pantoflową pocztę informującą o nas, że uważaj na tamtego, bo o to uruchamiano pocztę pantoflową i mówiono, żeby uważać na tego i innego. Tym sposobem
zniechęcano co najmniej połowę z działaczy, jak się dowiedzieli, że coś takiego chodzi, wycofywali się od wszelkiej działalności. Działacze, to są wydarzyli się od A zanim Służba Bezpieczeństwa kogokolwiek z nas przesłuchała, to bardzo dobrze nas posprawdzano i cała rodzina. Zanim nas SB posługiwała, to dobrze nas sprawdzało nas i nasze rodziny. Tak jest. I od razu tam, nie lekceważmy, tam był naprawdę aparat, który wiedział, jak postępować w zależności od rozpracowania. Tamten aparat wiedział, jak postępować, żeby to rozpracować. Dobrze. I teraz kończmy. I teraz tak. W stosunku do mnie, jako przywódcy strajku, zastosowano specjalną koncepcję walki ze mną. W strajku w 80 roku, tak? Nie, w 70 roku, bo to cała sprawa jest współpracy z tamtego czasu. Przywódcy strajku w roku 70 zastosowano specjalną technikę. Po pierwsze, wiedziano, że mnie można zabić, ale nie pokonać. Wiedziałem, że można mnie zabić, ale nie pokonać. I to im powtarzałem co jakiś czas. Możecie mnie zabić, ale nie pokonać. I w związku z tym zastosowano technikę zniesławiania mnie, zniechęcania, pomawiania, żeby ludzie ode mnie odstąpili, żeby mnie podejrzewali, żebym stracił po prostu armię. I to okazało się skuteczne, bo do dzisiaj tacy ludzie jak ten pan i inni w dalszym ciągu kierują się tymi metodami walki, które zastosowano w stosunku do mnie. No dobrze, ale ten proces dotyczy, prawda, tego, co pan powiedział o panu Jagiellońskim. Więc odpowiedziałem. Dowiedziałem się od Cenkiewicza, który potwierdził na tej sprawie, że pan Jagielloński był ten. Ja się dowiedziałem o tym, od Cenkiewicza, tak? I teraz, który potwierdził, że pan Jagielloński był I sam Jagielloński tłumaczył się na internecie, że tak zarejestrowano mnie. I sam Jagielloński się tłumaczył na internecie, że nie tłumaczył się. Jak powiedziałem, że to wpisali do protokołu. I dobrze. No gdyby, zaraz, gdyby to było prawda, to panie Jagielloński, wysoki sądzie. Otóż, co by nie powiedzieć, w bezpiece był porządny. Nawet mnie podejrzewają o współpracę, kiedy nie miałem ochoty na współpracę, to wyrejestrowano i zdjęto w 76 roku. A pana w ogóle nie zdjęto do dziś. Mówię pan, no żarty to mówi? Jest to dziwne, żeby mnie podobno zdjęto ze współpracy w 76 roku. Tak? A Jagiellońskiego do dziś nie zdjęto. A, to woda do dzisiaj nie zdjęto. To niemożliwe. To niemożliwe. To niemożliwe. A więc tą sprawę wyjaśniliśmy. Drugie podejrzenie to to, że został zwolniony za donos. Wysoki sądzie, pod przysięgą nikt tam, gdzie ja pracowałem, nigdy nie został zwolniony z takich powodów. Nikt. Ani Jagielloński, ani Schiller, ani nikt. Nikt tam, gdzie ja pracowałem, na podstawie donosu nie kierownik, który był moim kierownikiem i Jagiellońskiego, potwierdził chyba w sądzie. Zaczął go zwolnić. Znaczy próbował zwolnić, ale rada nie zakładowa, a wydziałowa, w której byłem, broniliśmy go i nie pozwoliliśmy go zwolnić. Zresztą próbowali. Tak jest prawda.